Ponad 1,5 miliona złotych trafi do Ostrowieckiego Szpitala. To jest najbardziej optymistyczna informacja, jaką ostatnio udało mi się usłyszeć odnośnie funkcjonowania szpitala. Występowaliśmy, pisaliśmy, jak udowadnialiśmy, że ten kontrakt jest niewystarczający. Cieszę się z tego 1,5 miliona, aczkolwiek tak naprawdę dobrze by było, gdyby jeszcze jedno zero się pojawiło przy tym. Sytuacja w szpitalu powoli się stabilizuje. Prognozowana strata placówki ulega obniżeniu. Zrobimy wszystko, żeby utrzymać ten szpital, utrzymać poziom ten, który w tej chwili jest, a go wręcz podnieść. Ten rok dla szpitali w województwie, ale i w całym kraju jest dobrym rokiem, bo to już trzecia transza przeznaczona z budżetu państwa na wzrost wyceny świadczeń, co łącznie daje ponad 4 miliony dla ostrowieckiej lecznicy. Wcześniej otrzymaliśmy prawie 2 miliony na zwiększenie kontraktów, w tym było jeszcze 400 tysięcy na zwiększenie tutaj oddziału wewnętrznego i na chirurgię. Ostatnio jeszcze też było troszkę pieniędzy związane z przeszacowaniem kosztów też i ostatnio te 1,5 miliona. O ich rozdysponowaniu ostatecznie zadecyduje dyrektor naczelny Andrzej Gruza, choć zastępca dyrektora do spraw finansowych podkreśla, że te środki pochłoną sprawy priorytetowe. Na pewno zostaną te środki w części przeznaczone przynajmniej na bieżące remonty, konserwacje aparatury medycznej, między innymi aparatu do RTG, który jest, mamy w tej chwili tylko jeden aparat RTG, który funkcjonuje. Drugi czeka na naprawę już od końca zeszłego roku, czyli w zasadzie jest to też zaszłość z roku poprzedniego. Jest to bardzo pilna i niezbędna naprawa i kosztochłonna. Ponad 1,5 miliona złotych, które trafi do Ostrowieckiego Szpitala, to kwota wynikająca z 4% wzrostu wyceny świadczeń dla lecznic drugiego stopnia. Szpitale pierwszego stopnia objął wzrost 3%. Jest to normalne matematyczne wyliczenie. Procent od obecnego kontraktu, a obecny kontrakt zależy od ilości oddziałów, od ilości przyjmowanych pacjentów, no i też oczywiście od specyfiki oddziałów, tak, bo są oddziały tańsze i są oddziały droższe. Podwyżka obowiązuje od 1 września. Pieniądze wpłyną do szpitala w październiku, czyli będą zafakturowane już za miesiąc wrzesień w wysokości 75% tej kwoty. Pozostała kwota będzie rozbita sukcesywnie na pozostałe 3 miesiące, czyli październik, listopad, grudzień. Zakład Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim to jeden z 15 ośrodków zdrowia w województwie, który otrzymał wsparcie finansowe z Ministerstwa Zdrowia i Finansów. Są to szpitale w Chmielniku, w Kazimierzy Wielkiej, we Włoszczowie, w Busku Zdroju, Świętokrzyskie Centrum Matki Noworodka w Kielcach, szpital w Pińczowie, szpital Kielecki w Kielcach, szpital w Jędrzejowie, szpital w Opatowie, szpital w Skarżysku, szpital w Starochowicach, w Końskich, w Staszowie, w Ostrowcu, o którym mówiłam, oraz uzdrowisko Busko-Zdrój. Od początku roku szpitale w regionie objęte tak zwaną siecią ze wszystkich transz otrzymały ponad 40 milionów złotych.